Rozluźnij się. Odpręż swoje ciało. I poczuj głęboką relaksację. Od czubka głowy, aż po same konuszki palców. I pogłębiasz ten stan. Jeszcze bardziej. Jeszcze głębiej. I czujesz, jak łączysz się z umysłem podświadomym coraz bardziej. I zeszłaś po tych schodach i wyobraź sobie przed sobą duży, przepiękny korytarz. W tym korytarzu są drzwi. Po lewej i po prawej stronie. Idź tym korytarzem. I otwórz któreś drzwi. I zobacz, co tam jest. I będąc w tym stanie, możesz ze mną rozmawiać. I powiedz mi, co zobaczysz, co widzisz lub czujesz. Idę tym korytarzem i są drzwi, jest ich bardzo dużo, ale z jakiegoś powodu nie mogę żadnych z tych drzwi otworzyć. Tak jakby czuję strach, chyba chodzi o ten strach, że albo one są zamknięte, bo tak powoli je mijam i nie mogę trafić na te drzwi, które chcę otworzyć. Jest ich bardzo dużo z jednej i z drugiej strony. Wszystkie są zamknięte i dalej idę tym korytarzem. Przyjrzyj się temu strachowi. Chyba strach mnie powstrzymuje przed otwarciem. Obejdź ten strach. Skąd on się bierze? Boję się tego, co tam znajdę za tymi drzwiami. Dlaczego się boisz? Mam wrażenie, że znajdę tam coś, z czym nie będę sobie mogła poradzić, więc wolę, żeby te drzwi były zamknięte. Wejdź głębiej. Głębiej. Jeszcze głębiej. Wyobraź sobie teraz, że tam, gdzie są te drzwi, przychodzi do ciebie opiekun. Twój mistrz lub opiekun duchowy. Zobaczyłam taką postać nade mną, białą. Takiego jakby ducha, aniołka. Poproś go. Będę razem z tobą szedł przez te drzwi, otworzę je. Aby dał ci siłę. Uwolnij ten strach. Zanim wejdziesz jeszcze w te drzwi, weź zobacz, czy ten strach jest gdzieś ulokowany w ciele. W sercu i w klatce piersiowej. Tak jak miał takie kleszcze. Cały czas mam wrażenie, że jest taki wielki ciężar na całej klatce piersiowej i na sercu. Tak jak miał zakleszczone wszystko. Przyjrzyj się temu, co to jest. Jaki to ma kształt, kolor? Z czego to jest? Mam wrażenie, jakby to była taka kamienna obręcz. Dość, że ściska, to jeszcze jest taka ciężka. W sercu? Cała klatka piersiowa. Weź zobacz, z czego to jest zrobione. Tak jakby z kamienia, ale nie takiego zwykłego kamienia, tylko tak jak są nieraz jakieś kamienie szlachetne. Takie czarne, czarno-srebrne w kolorze. Weź teraz swoimi rękoma. Wyciągnij to.
Wyciągnij najpierw z serca. Wszystko wyciągnij. Aż wyciągniesz z korzeniami wszystko. I jak to będziesz miał w dłoniach, muszę dotykać w tym momencie mojego ciała, czy nie? Czy zrobić nie, to w myśli? Nie, wizualnie, nie, nie musisz. Mentalnie to po prostu tylko zrób. Tak obyś sobie wyobrażała, że wyciągasz to. Jak wyciągniesz wszystko, chwyć to w dłonie i zapytaj się Wszechświata, czyje to jest? Skąd się to wzięło? Słyszę głos, że to jest z jakichś poprzednich pokoleń w mojej rodzinie. Czyli to przejęłaś od swoich rodziców? Tak. Że nie jest to z zewnątrz, tylko z rodziny jakby. Ten ciężar na sercu, tak? Tak. To teraz oczywiście chcesz się uwolnić od tego, tak? Tak, chcę się uwolnić od tego. To weź teraz to. Czuję, że to nie jest moje. Weź to w dłonie. I rozpuść to czynnikiem śmierci lub żywiołem śmierci. I zobacz mentalnie, jak się to rozpuszcza. Jest ci to już niepotrzebne. Jeśli to nie jest twoje, po prostu wyciągasz i unicestwiasz. Jak to zrobisz, to mi powiedz. Strasznie ciężkie to jest. To nie jest od jednej osoby, to jest tak jakby od tylu osób. Takie ciężkie potwory. Przez wszystkie pokolenia. To takie stare jest jakby, takie narastające. Uwolnij to z siebie całkowicie. Nie pozwól sobie to zlikwidować żywiołem śmierci. Nie jest to twoje, nie potrzebujesz tego. Nie musisz się wiecznie łączyć ze swoimi energiami właściwie nie twoimi, tylko twoich przodków. Nie musisz tego robić. Wyciągasz to? Próbuję to unicestwić. I co się dzieje? Rozpada się na drobne kawałeczki i takie jakieś fioletowo-szare światło z tego się wydobywa. Co to jest za światło?
jakieś takie światło, które we mnie lęk powoduje, które mi się kojarzy właśnie ze śmiercią, z taką ciemnością, z czymś takim niedobrym, czymś takim, czego ja nie chcę. To weź najpierw, zlikwiduj to całkowicie. To jest tak, jakby już jest poza mną, w takich kawałeczkach, ale tak krąży koło mnie jeszcze. Użyj swojej woli. Nie chcę tego. To nie jest moje. Tak ciągniemy od przodków. Nie chcę. Problemy. Mam swoje własne, nie chcę tego. No zobacz, to całkowicie się musi rozpuścić. Jak się rozpuści, to światło, te, które z tego powstaje, wyślij tam, skąd przyszło. Całą tą energię. Niech wraca tam, skąd przyszło. Zobacz, jak to żywioł śmierci to całkowicie unicestwia. Widzę taki tunel wielki i wrzucam to do tego tunelu wszystko. Te rozpadające się kawałki tego kamienia z tym fioletowym światłem wrzucam do tego tunela. Zniknęło. A światło? Światło jest na końcu tunela, ale teraz już jasne, tak jakby wszystko wchłonęło. Okej. Jak się czujesz teraz? Lepiej. Lepiej się czuję. To teraz zobacz swoje ciało. Idziemy w dół. Zobacz splot słoneczny. Takie jasne światło się tam wydobywa. Mówiłaś jeszcze, że masz coś ciężkiego w klatce piersiowej i jeszcze? Tutaj. Co tam jeszcze jest? Co to jest? Nie ma tego już. Zeskanuj swoje ciało. Od czubka głowy aż po same koniuszki palców. Powolutku. Własnym tempem. Jest coś w głowie jeszcze. To za bardzo masz w głowie. Dokładnie to czuję, jakby to było w mózgu. Odłącz to. Wyciągnij to. Jaki ma kształt, kolor? Z czego to jest? Kształt takiego jakby pająka, siatki z góry. Tak jakby oplatało mózg i tak troszeczkę go ściskało. Weź przywołaj, zapytaj się, czyje to jest. I niech stanie przed tobą to, ten, kto ci to zamontował. No, słyszę taki szyderczy śmiech tylko. Zobacz, kto to jest. Widzę tylko jakąś istotę, która ma takie ogromne oczy, takie na pół twarzy prawie. Takie rozmyte. I taki szyderczy śmiech tylko słyszę. Każ jej to wyciągnąć. Użyj swojej woli, światła. I masz to zrobić bardzo dokładnie. Zapytaj się, do czego to służyło. Do tego, żebym nie mogła w pełni korzystać z mojego mózgu, tak mi powiedział. Powiedz, żeby to wyciągnął. Wszystko. Dokładnie.
i zniszczył to przy tobie. Teraz widzę, to jest taki jakby stwór z takimi wielkimi oczami. Ma takie oczy na pół twarzy prawie. Ale nie wiem, kim on jest. Nie chcę powiedzieć, tylko się śmieje. A nie boję się go w ogóle. Okej. Wyciągnął ci to już? Próbuję. To powiedz, żeby się pośpieszył. Teraz mi mówisz, że to i tak nic nie pomoże. No to może wyjąć, ale to i tak nic nie pomoże. Taki złośliwy szyderczy. Ma wyciągnąć wszystko. Użyj swojego światła z wyższego ja. I powiedz mi, co się dzieje. Taki wiatr się zerwał. I odciągnął tą istotę ode mnie. Wyciągnął to wszystko? Tak, zabrał to ze sobą, tak jakby go porwał ten wiatr. Zobacz, jaką masz siłę. Mamy tak ogromną siłę, że jesteśmy połączeni z wyższym ja. A kazano nam wierzyć, że jesteśmy nikim. Że nic nie znaczymy. No właśnie to te istoty się nas boją. One się nas boją, tylko my zapomnieliśmy, że mamy połączenie ze źródłem. Tak nas manipulowano. To my jesteśmy potężnymi istotami. Zapomnieliśmy o tym. Zobacz jeszcze swoje ciało. Jeszcze raz zobacz. Zeskanuj swoją głowę. Jeszcze czuję coś na oczach. Taki ciężar na oczach. Tak jakby taka powłoka na nich była. Zobacz, przyjrzyj się temu, co to jest. I usuń to. Taka jakby błona. Żebyś czegoś nie widziała. Przywołaj znowu tego, czyje to jest. Czy się pojawi jakaś istota? Co masz nie widzieć, nie zobaczyć? Nie chcę przyjść. Czuję, że wie, że go wołam, ale nie chcę przyjść. Zaraz przyjdzie. I każ mu to, jako zobaczysz, każ mu to ściągnąć. I zapytaj się, do czego to służyło. Wygląda jak taki stary mnich pustelnik w takiej czarnej szacie. On ci to założył? Po co? Zazdrości. Dlaczego on ci zazdrości? Że potrafię tak pięknie widzieć świat. Tak mi powiedział. To właśnie dobrze, że widzisz, że zawsze widziałeś świat właśnie w pozytywnym sensie. Zazdrości tylko tobie, czy wszystkim ludziom? Wszystkim ludziom zazdrości, ale do mnie miał dostęp. Dlaczego miał do ciebie dostęp? Pozwoliła mu na to.
Dlaczego mu pozwoliłeś? Bo nie mam dostępu do swojej mocy. No to ją odbudujesz dzisiaj. To teraz pozwól sobie, aby ci to wszystko ściągnął. Powiedział mi, że wybrałam sobie taką rodzinę z tym całym kamieniem na sercu, na klatce piersiowej i że przerosło mnie to. I dlatego nie mam dostępu do mocy, że miałam coś zrobić, coś przepracować, ale nie zrobiłam tego. Opuściłam się, tak mi powiedział. I dlatego jestem słaba, nie korzystam z tej mocy. I ten ciężar, ten kamień z tych pokoleń, tej rodziny, którą sobie wybrałam, mnie przytłoczył za bardzo. Dlatego miał do mnie dostęp i dlatego dał mi jeszcze tą błonę na oczy. To powiedz mu, że pracujesz nad sobą. Odkrywasz tą piękną część siebie. I to, co robisz dzisiaj, jest po to, abyś odzyskała własną moc. Zrobił się smutny i powiedział, że to jest bardzo trudne, że on też próbował, ale jemu się nie udało. Co jest trudne? Żeby odzyskać tą moc. Żeby odzyskać swoją moc? Tak. Wystarczy mieć połączenie z wyższym ja. Dlaczego mu się nie udało uzyskać połączenia ze swoją wyższą jaźnią? Bo nie wierzył w to. Ale ty wierzysz. Możesz mu przekazać informację, że poprzez połączenie z wyższym ja mamy połączenie ze źródłem. Tam jest nasza moc. Ale moc to my. Powiedział mi jeszcze, że ludzie są niewolnikami tylu istot, tyle istot czerpie z nas siłę, energię, tak. Że większość ludzi po prostu nie ma siły i nie ma dostępu do swojej mocy. Zgadzasz się. Zgadzam się z nim całkowicie. Bo ludzie są nieświadomi tego, co się dzieje tutaj i tego, co się dzieje na wyższym poziomie. Czyli w czwartej gęstości. Ludzie nie szukają prawdy, bo są okłamywani cały czas. Zapytałam go, kim jest. Powiedział, że on jest pomiędzy. Że utknął gdzieś. Że nie jest człowiekiem, ale że kiedyś był człowiekiem. I że jest takim obserwatorem. Że obserwuje to wszystko, co się z ludźmi dzieje, ale nie jest w naszym wymiarze. I czasami korzysta też z energii ludzi. Do mnie miał dostęp, dlatego że byłam bardzo słaba. Widział, że mam dużą moc, ale w ogóle z niej nie korzystam. Że jestem bardzo słaba i dlatego założył mi tą błonę na oczy. Zazdrościł mi, że mam tą moc, chociaż z niej nie korzystam. To powiedz, żeby wyciągnął dzisiaj wnioski z naszej sesji.
Powiedz mu, że jest ważny też rozwój. I trzeba się posuwać do przodu. We własnym rozwoju. We własnym poszerzaniu świadomości. A nie tylko czerpać z innych istot energię. Ściągnij to. Zobacz, czy ściągnął ci wszystko. Powiedziałam mu, żeby zabrał te wszystkie rzeczy. Że jestem na tyle silna, że nie chcę tego. Nie moje. Zabierz to. Powiesz, żeby to zabrał. I zniszcz to. Ma to zniszczyć przy tobie. Cokolwiek to jest. To była taka błona, przez którą wszystko widzę, zawsze w ciemnych kolorach. Nie widzę świata takim, jakim jest, tylko widzę go zawsze jakoś tak, tak jakby przyciemniony. Tak jakby negatywnie, tak? Tak. Po to mi to założył. Ściągnął ci to już? Tak. Co z tym zrobił? Trzyma to w ręce. Wygląda to jak takie, taka maska, nie maska na oczy. Powiedz, żeby to zniszczył. Poszedł sobie z tym. Miał to zniszczyć. Powiedział, że znajdzie kogoś innego, komu to założy. Powiedz, że ma to zniszczyć. Zniszczyłam to ja. Wysłałam takie światło w kierunku. On to trzymał w ręce i zniszczyłam to. Spaliło się. Okej. Wejdź głębiej, głębiej. Wchodzisz coraz głębiej. Bardzo głęboko. Deskanuj jeszcze raz swoje ciało. Gardło. Coś jest na gardle. Wyciąg to. Zobacz, jaki to ma kształt. Obręcz metalowy. Już skądś to znam. Bo wszyscy mają obręcz metalową. Często boli mnie gardło i czuję po prostu fizycznie wręcz, jakby ściskało mi tam w środku. Przywołaj tego, kto ci to założy. Jakiś taki jakby stwór z głową ptaka, człowiek ptak. Niech stanie przed tobą, pokaże się tak naprawdę, kim jest. Wygląda jak taki staroegipski kapłan z głową ptaka. Jak długo to już masz? Od urodzenia. Czy w poprzednich wcieleniach też to miałaś? Nie we wszystkich, ale w ostatnich tak. Dlaczego masz to założone? Bo się za szybko rozwijałam. I komu to przeszkadzało? Im, tak powiedział. Nam to przeszkadzało. Aha. Dla kogo pracuję? Chociaż są kapłanami. Oni są kapłanami, tak? To pracują dla jakiegoś Boga. Dla jakiego Boga pracują? Albo komu służą? Powiedział, że nie może mi zdradzić imienia Boga. Dlaczego? Bo nie wolno im. Ale w umyśle pojawiło mi się imię Anubis. Nie wiem, czy to on powiedział, pojawiło mi się takie imię. Anubis? Anubis.
Ty teraz każ to ściągnąć tą obręcz z gardła. Czy to jest metalowe? Metalowe, to czuję, że jest metalowe. Ściąga ci to? Mhm. Otworzył to takim kluczykiem. Mhm. Co robi? Trzyma w ręce. Powiedz, żeby to zniszczył. Powiedz, że użyjesz swojej woli. Jesteś wolną istotą. I dojdź z niewolenia. Wystarczy. I powiedz mi, co się dzieje. Roztapia się ta metalowa obręcz w jego rękach. Dlatego, że ja tak chcę. Mhm. Obserwuj dokładnie, co się dzieje. Aż całkowicie się roztopi. I przekaż mu informację, aby się więcej do ciebie nie zbliżał. Ma całkowity zakaz zbliżenia się do ciebie. Sprawdź jeszcze raz gardło. Nie ma. Okej. Boli mnie, ale nie ma. Okej. A to jest normalne. A to ci przejdzie za chwilę. Weź i zeskanuj jeszcze raz swoje ciało. W dolnej części brzucha jeszcze coś czuję. Taka jakby kula tam jest. Ciężka kula. Jaki ma kolor? Taki zielonkawy. Z czego to jest robione? Jakaś taka masa. To weź mentalnie swoimi dłońmi, wyciągnij to. Jak wyciągniesz, przytrzymaj rękoma i zawołaj tego, kto ci ją tam włożył. Co to jest? Czemu to służy? Nikt nie chce przyjść. Okej. To wyciągnij to samo. I zniszcz żywiołem śmierci. Zniszczyłam. Okej. Zeskanuj swoje ciało jeszcze raz. Sprawdź.
Tu nie masz już żadnych podłączeń. Implantów. Co się dzieje? W kolanach coś czuję. Ale to jest takie bardzo delikatne. Nie szkodzi, ale to są też podłączenia. Bardzo delikatne, zupełnie inne niż tamte. Usuń to. Takie jakby wiązki czegoś w każdym kolanie. Wyciągnij. Zrobiłam z nich taką kulkę i rzuciłam ją daleko. Pozwól to rozpuścić, żeby to już nie przykleiło się do ciebie z powrotem. Zobacz, jak żeby się to rozpuściło. Zeskanuj swoje ciało jeszcze raz. Stopy. Jeszcze zostały stopy. Wyciągaj wszystko. W stopach takie igiełki jakby, takie kujące są. Jest ich dużo bardzo. Kto ci to włożył? Zobacz, zawołaj tego kogoś. Jakaś taka łysa postać się pojawiła w szacie białej. Zapytaj się, do czego to ma służyć. No to jakiś taki kapłan jakby. Ale łysy zupełnie w białej szacie. Co to jest? Do czego to służy? Do odczytywania informacji. Do odczytywania informacji. Kogo? Jakich informacji? Z twojego ciała? Tak, do odczytywania informacji z mojego ciała. Do czego im to służy? Po co im to potrzebne? Do kontroli. Kontrolują nami poprzez to? Jak to działa, że jest możliwa poprzez takie igły kontrola? Łączą się z całym naszym ciałem poprzez stopy i kontrolują wszystko, co tam się dzieje. I po co są im te informacje potrzebne? Co do kontroli nad ludźmi, tak mi powiedział. Przyjrzyj się, skąd on pochodzi. Jak się tam go? Powiedział, że nie jest z Ziemi. Że nie pochodzi z Ziemi. Z innej planety zupełnie. Z innego miejsca. Z którego wymiaru? Powiedział, że z takiego, którego my nie znamy. Dlaczego robią doświadczenia na ludziach? Właśnie powiedział mi, że robią na nas doświadczenia. Dlaczego to robią? Bo są ciekawi. Bo jesteśmy dla nich czymś nowym i są bardzo ciekawi, jak my funkcjonujemy. Dlatego robią takie doświadczenia. Zbierają informacje. Powiedział mi, że nie robią nam krzywdy, tylko zbierają informacje.
To na twój temat już ma dość informacji i każ mu to wyciągnąć. Przekaż mu, że pracujesz nad tym, aby być wolną istotą. Zrozumiał to. On nie jest jakiś zły, faktycznie jest taki. On to rozumie, powiedział, że rozumie to. Tak już wszystko wyciągnie, to mi powiedz. Przeprosił mnie, że to... Wyciągnął wszystko? Tak. Co z tym zrobił? Zabrał to. I co z tym zrobi? Przyczepi innym ludziom? Tak, powiedział, że tak. Poprosiłam go, żeby to zniszczył. Żeby nie dawał tego nikomu. Zeskanuj jeszcze raz swoje ciało. Wejdź głębiej, głębiej. Jeszcze głębiej. Co się dzieje? Wydaje mi się, że już tam nie ma nic, ale nie jestem tego pewna. Nie potrafię już nic znaleźć. Okej. Teraz chciałam, abyśmy przeszli do jednego z ważniejszych tematów w twoim życiu, o którym zapomnieliśmy na kartce napisać. Pozwól sobie połączyć się z umysłem podświadomym. Zapytaj swojej podświadomości, czemu nie masz węchu? Jaka jest przyczyna? Skąd to się wzięło? Znajdź przyczynę. Ten stan relaksacji coraz bardziej. Głębiej, głębiej. Och, to jest okropne. Co się dzieje? Po prostu był taki zapach trupów, gnijącego ciała, taki niemożliwy po prostu do wytrzymania. I ten węch się po prostu wyłączył, bo nie mógł tego wytrzymać po prostu. Ale to nie w tym życiu było. W innym wcieleniu. W innym wcieleniu to było. Gnijących ciał rozkładających się, taki przenikający wszystko zapach. Ale wiesz, że jesteś już w innym wcieleniu. I pozwól sobie na odblokowanie tego węchu. Tam to już było. Możesz sobie pozwolić, że na odblokowanie. Odpuść to. Wybacz sobie tamto wcielenie. Czy musiałeś takich rzeczy doświadczyć? Wybaczasz sobie. I podświadomie uruchamiasz węch.
Świadomość wie, jak ma to zrobić. Mam ją poprosić. To poproś. Jest to dla ciebie tu i teraz bezpieczne. Co się dzieje? Proszę ją, żeby to zrobiła, a równocześnie nie wierzę, że to jest możliwe. Ty nie wierzysz. Mhm. I próbuję właśnie coś z tym zrobić. Odsuń umysł świadomy. Zostaw. I pozwól sobie na to, żeby się to odblokowało bez umysłu świadomego. Wejdź jeszcze głębiej. Chciałabym, żebyś jeszcze do tego miejsca wróciła, tam gdzie byłaś. Zobaczyła, co to było. Czy to była jakaś wojna? To były takie stosy gnijących trupów. Na pewno była to wojna. Wydaje mi się, że druga wojna światowa. Co tam robiłaś? Byłam dzieckiem. I byłam sama. To jest taki okropny obraz po prostu. Tak jakby chodzę na czworakach, czyli byłam małym dzieckiem. Mhm. Wejdź teraz, zobacz, czy tam, gdzie jesteś, tam, gdzie pracujesz, tą pracę, którą teraz wykonujesz, ma jakieś powiązania z tamtym wcieleniem. Ma. Nie potrafię zobaczyć dokładnie, jakie, ale ma. Dlaczego musisz pracować w takiej pracy, gdzie jest tyle bólu i cierpienia? Ma związek z wojną. Co chcesz przerobić, przepracować? Wybaczyć. Wybaczyć sobie? Na pewno byłam ofiarą. Nie byłam po stronie, teraz to już czuję. Nie byłam po stronie tych, co zabijali, tylko byłam ofiarą. Polowali na mnie, uciekałam, chowałam się. Byłam sama, bez rodziny, bez rodziców. Widzę już teraz. To nie był obóz. Co to było? To było na wschodzie Europy, tam gdzie mordowali Żydów w ten sposób, że zbierali wszystkich. Brali ich do lasu za miastem, kopali dół i wszyscy umierali. Ja się uratowałam z tego jako małe dziecko. Mhm. Wśród tego stosu trupów, które tam leżały w dole. Przytul teraz tę małą dziewczynkę, która tam jest. Wybacz sobie to wszystko, że musisz takie rzeczy oglądać. Jako mała dziewczynko. Przytuł siebie. Uratował mnie jakiś człowiek. Wydobył mnie z tego stosu trupów. Chciałabym teraz sobie podświadomie, abyś zobaczyła, jaki to ma związek z twoją pracą. Dlaczego musisz dalej, tak jakby ciągniesz to dalej? Bo znowu przebywasz w takich trudnych, ciężkich wibracjach, trudnych, ciężkich energiach związanych z wojną. Zobacz, czemu tak się dzieje. Głębiej. Chcę pomóc.
tym wszystkim duszom, które się tam błąkają, nie mogą odejść. Chcesz pomóc duszom? Duszom, które tam... Ale pracujesz z ludźmi. Jak chcesz duszom pomóc? Oprowadzasz ludzi po obozie. A nie odczyszczasz lub pomagasz istotom na innych gęstościach. Przyjrzyj się temu. Jak chcesz tym duszom pomóc? Co masz robić? Już wiesz, co dostajesz? Te dusze mówią, że tam było tyle cierpienia, że jedyne, co może im pomóc, to ogromna, taka ogromna ilość miłości, takiej energii miłości, która musi tam przyjść, w to miejsce. Że ona przychodzi cały czas, ale ciągle jest za mało. Energia miłości i współczucia. A takiego głębokiego współczucia. Dlaczego te dusze nie chcą odejść z tego miejsca? Co ich tam trzyma? Te cierpienie? Dlaczego nie chcą się uwolnić od tego cierpienia i bólu? Zapytaj się ich. To jest z ich religią związane. Z religią żydowską. Czyli religia ich trzyma. Bo ich ciała zostały spalone. Przekaż tym duszom, że mogą iść, są wolne, mogą iść dalej. Nie muszą tam być. Mogą iść do światła. Uwolnić się od tego bólu i cierpienia. One mówią, że nie miały właściwego pogrzebu. Że w ich religii jest ważny pogrzeb. Przekaż tym duszom, że religia nie jest najważniejsza. Świadomość jest najważniejsza. Stoją w miejscu. Będąc tam, stoją w miejscu. Kręcą się w kółko. Może czas już to puścić, uwolnić się od tego. Co dostajesz? One utknęły tam. Ta religia ich tam trzyma. Zapytaj się, czy nie chcą iść do źródła. Mieć połączenie ze źródłem. Powiedziały, że za dużo cierpienia. I nie chcą, tak? Nie chcą. To zostaw ich. Okej. Okay. Odłącz się stamtąd. Rozłącz się z nimi. Całkowicie. Zobacz teraz, czy podświadomość uruchomiła ci zapach, węch. Puść to wszystko. Ten ból, cierpienie, który był spowodowany tym właśnie, że nie czułaś. Wyobraź sobie, jak
to wszystko się oczyszczy. Upłynie uzdrawiająca, czysta energia przez przewroty nosową. Czuję to tak. Czy to jest bezpieczne, że możesz czuć zapach. Zapach kwiatów, świeżego powietrza, zapach morza. Tu i teraz, gdzie jesteś, jesteś już bezpieczny i możesz to czuć, pozwalasz sobie na to. Cieszyć się tym zapachami, poczuć to i cieszyć się z tego. I zobacz, co się dzieje. Ja nie wiem, czy ja będę wiedziała, jak to jest czuć. Będziesz wiedziała. Samo przyjdzie. Po prostu będziesz wiedział. Tylko pozwól sobie na to. Nie analizuj. Nic nie analizuj umysłem. Chcesz i po prostu czujesz. I pozwalasz sobie teraz oczyścić swoje, ochronić całe swoje ciało. Czujesz czystą energię, która przepływa przez swoje całe ciało. Serce, przez narządy wewnętrzne. I poczuj tu i teraz, gdzie jesteś. Wewnętrzną radość jako istota, że możesz doświadczać tu, gdzie jesteś. Cieszyć się tym, co robisz. Poczuj to, jak jesteś szczęśliwa. Napełnij się szczęściem od czubka głowy aż po same koniuszki palców. I zapamiętaj to. I zabierz to ze sobą do trójwymiarowej rzeczywistości. Poczucie zadowolenia, satysfakcji z siebie, wewnętrznej radości. I powoli wracasz do trójwymiarowej rzeczywistości, zabierając te cudowne, piękne uczucia, w których jesteś. To wszystko zabierasz ze sobą. Policzę od 1 do 5, wyjdziesz z tego stanu relaksacji. 1. Czujesz, że wracasz do trójwymiarowej rzeczywistości. 2. Nie chcę. Wiem. 3. Wracasz. I tak wracasz. 4. 5. Wracasz tu i teraz. Oh.